Rok temu nie było, więc tym razem, tak jak każdy szanujący się kulinarny TikToker i YouTuber, muszę zrobić domowego drwala. Zaczynamy od bułki. Jak wiecie, bułka w drwalu jest posypana tartym serem oraz bekonem. My zrobimy ją tylko z serem, no bo bekonu będzie wystarczająco dużo w środku. Dlatego bierzemy jedną bułkę do hamburgerów, kroimy ją na pół i układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Posypujemy jej wierzch serem i tostujemy w nagrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku, aż ser się rozpuści, a druga połówka będzie dobrze przytostowana. U mnie siedziało to trochę za długo, dlatego bądźcie bardziej uważni niż ja. Teraz zajmiemy się kolejnym nieodłącznym elementem każdego burgera, czyli kotletem wołowym. Bierzemy 150 g mielonej wołowiny i formujemy z niej kulkę, którą następnie układamy na papierze do pieczenia, przykładamy drugim arkuszem i rozpłaszczamy, tworząc płaskiego burgera. Doprawiamy go solą oraz pieprzem z jednej strony i bierzemy się za smażenie. Patelnię rozgrzewamy na dużym ogniu, wlewamy dwie łyżki oleju i układamy burgera doprawioną stroną do dołu. Wierzch również doprawiamy solą oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem i smażymy go przez 2 minuty. Po tym czasie przewracamy go na drugą stronę i smażymy go kolejne 2 minuty, a następnie przekładamy na talerz do odpoczynku. Teraz coś, bez czego drwal nie byłby drwalem, czyli kotlet serowy. Jeśli ktoś powie Wam, że jest on z Camemberta, no to niech się puknie w głowę. My użyjemy do tego sera Emmentaler, który nadaje się do tego wyśmienicie. To z niego robi się słynny czeski smażony ser. Będziemy potrzebować kawałka o grubości 1 cm, z którego przy pomocy okrągłej foremki wytniemy kółko. Kiedy to zrobiliśmy, przygotowujemy stację do panierowania. Do jednej miski wsypujemy mąkę, do drugiej panko lub bułkę tartą, a do trzeciej wbijamy jedno jajko, oczywiście bez skorupek, wlewamy łyżkę mleka i rozbijamy. Teraz będziemy kolejno panierować ser w mące, jajku, panko i ponownie w jajku oraz w panko. Pamiętajcie, żeby za każdym razem dokładnie pokryć powierzchnię sera, bo inaczej podczas smażenia nam wycieknie. Podwójne panierowanie w panko również nam w tym pomoże. Gotowy kotlet serowy powinien wyglądać mniej więcej tak. Teraz rozgrzewamy dużą ilość oleju do około 170 stopni Celsjusza i delikatnie wkładamy do niego naszego kotleta. Smażymy go przez około 3 minuty, aż spód będzie miał złoty kolor, a następnie przewracamy go na drugą stronę i również smażymy przez 3 minuty. Jeśli chcecie, możecie przy pomocy łyżki bastować go gorącym olejem, tak jak ja to robię. Po 6 minutach wyjmujemy kotleta z oleju i odsączamy go na ręczniku papierowym. Zostały nam jeszcze dwa składniki burgera. Na zimną patelnię układamy kilka plastrów bekonu, włączamy średni ogień i smażymy je na chrupko. Kiedy będą gotowe, odsączamy je na ręczniku papierowym i to już cała filozofia. No i został nam już ostatni składnik. Robimy drwala na ostro, więc będzie to pikantny sos przyprawowy. Do naczynia wrzucamy dwie łyżki majonezu, jedną łyżeczkę miodowej musztardy, jedną łyżkę sosu sriracha, zamiennie pikantnego keczupu i pół łyżeczki słodkiej wędzonej papryki. Tylko róbcie to jak mówię, a nie jak ja robię, no bo ja popełniam błędy po to, żebyście wy nie musieli. Mieszamy, aż wszystkie składniki się połączą i sos mamy gotowy. No i bierzemy się za składanie. Spód przypalonej bułki smarujemy cienką warstwą sosu, układamy na to kotleta serowego, burgera, trzy plastry bekonu, posiekaną sałatę lodową, jalapeno, tak ono może być też czerwone, i dużą ilość prażonej cebulki. Wierzch bułki również smarujemy sosem, zamykamy i drwala mamy gotowego. Dobra, już się nie mogę doczekać, więc najpierw go sobie spróbujemy, a później coś Wam o nim opowiem. Jeszcze tylko pokażę Wam przekrój. Uwaga, uwaga. No, no. Wygląda kozak. Więc tak. Jak to w drwalu chodzi o ten ser?
Nie wiem, niektórzy w ogóle robią to z camembertem, ja nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, że w drwalu siedzi camembert. Sera topionego nie chciałem używać, uważam, że emmentaler fajnie pasuje do tego wszystkiego. Zapanierowany jest w panko, więc jest taki ekstra, ekstra chrupiący, nie w zwykłej bułce tartej. Przede wszystkim jest mięcho, które nie jest wysuszonym wiórem, tak jak w maku. Sos też fajny, pikantny, delikatnie wędzony przez tą wędzoną paprykę, naprawdę wszystko to fajnie, fajnie współgra. No a jeśli chodzi o, wiecie, jakby jalapeno, prażoną cebulkę, no to jest to co w zwykłym drwalu, więc to w sumie nie ma co gadać. Ups, polecam wam to zrobić, no mój się trochę rozjechał niestety. No i co, jeśli możecie zamówić tego, a możecie zrobić tego, który no trochę się rozleciał, ale widzieliście sam jak wygląda. W zasadzie to sami widzieliście jak wygląda. No to kurde, po co go zamawiać? No, trochę jest roboty, ale na pewno warto. Także to by było na tyle i co, widzimy się w kolejnym filmie.